Witajcie, po przerwie wracają do was Jegłen, czyli ja, a także jak się okazało moja druga świadomość, czyli Sebastian, mam drugi alter ego, i Czarek, czyli Czarny, który od jakiegoś czasu ze mną zajmuje się Jega i Skrzoł i pokazuje swoją facjatę live. Tak, to ja. Dobra. Przed nami mecz Tytanów, po prostu starcie Tytanów, gra o to, który z nich odpadnie z turnieju. Przypominam, że komentujemy mecze z turnieju MLG Providence i trzy ostatnie gry. Tak, ale spoiler, powiedziałem, że są trzy gry. W każdym razie... Po tych, jak już oglądaliśmy dwie? Nie, to będzie gra innych graczy. W każdym razie, spoiler, trzy gry były, nie powinienem tego mówić, natomiast mamy gry pomiędzy kolosami po prostu, ponieważ zmierzą się ze sobą MVP oraz MC, koreańscy wymiatacze, którzy są znani na całym świecie ze swoich wielkich umiejętności. Przejdźmy do gry. Widzimy, że na mapie Shakura's Plateau w prawym górnym logu spawnuje się MVP jako niebieski teran, natomiast jego przeciwnikiem będzie MC, który jest uważany za jednego z najlepszych na świecie protosów obecnie, który spawnuje się właśnie jako czerwony protos. Zaskoczenie dla wszystkich, tłumy szaleją w lewej górnej pozycji. Blisko, panie! Mamy takie standardowe wymiany uprzejmości pomiędzy tymi graczami, to może zanim cokolwiek zacznie się dziać, jakiekolwiek pierwsze starcia będą miały miejsce, chociaż po tych graczach wszystkiego możemy się spodziewać. Powiedzmy z probami. Coś o samej mapie. Tak naprawdę na mapie Shakura's Plateau bardzo dużo zależy od tego, gdzie zespawnują się przeciwnicy. Zespawnowali się na close spotach powietrzem, co będzie miało wpływ na ich taktykę, dlatego że nie będą mogli wziąć tej łatwej trzeciej bazy tutaj. To będzie wymagało olbrzymiej kontroli mapy, ponieważ taka baza leży po prostu wprost na ścieżce ataku z bazy przeciwnika, zatem strasznie łatwo zrobić taki mały... Ale Sebastianie, geometria podpowiada, że skoro tu jest blisko, to tam jest daleko. No i dlatego trzecia baza będzie tutaj, chciałem to powiedzieć, nie pozwoliłeś mi dokończyć. No ale dlaczego w takim razie będzie trudna? No trzecia baza tutaj będzie trudna, a tu będzie łatwa. W ten sposób, Czarku, no tak. Bo jak też mówisz takie słowa trudna i łatwa, to mi się zaraz zmienia w ogóle fokus i gubię koncentrację. Tak czy inaczej, MC przeciwko IMVP, niesamowicie doświadczeni Koreańcy. Zobaczymy, co nam zaprezentują na tym turnieju. Przypomnę, komentujemy mecze z MLG Providence, które odbyło się ostatnio. To jest w Losers Bracket teraz, więc obaj gracze walczą o przetrwanie w tym turnieju, co ciekawe. Gracze takiej światowej sławy walczą o przetrwanie. Jeden drugiego będzie musiał wykopać z turnieju. Zupełnie nie jak rywalizacja. Ale wszystko w duchu kooperacji. Dla lepszego pokoju na świecie i dla niegłodujących afrykańskich dzieci. Ja słyszałem kiedyś gościa, który prowadził jakąś właśnie imprezę blizzardową i Koreańców skomentował tak: weźcie się zajmijcie problemem na północy, a nie gracie tego StarCrafta. Mogliby, nie? No, gości im pocisnął, zapadała wtedy cisza. O, czy ty to widziałeś? I mamy MC... MVP stawia jeden Rax i zaraz potem bierze ekspansję, zatem bardzo pewnie się czuje przeciwko swojemu przeciwnikowi. Nie wiem, czy słusznie. Myślę, że MC oczywiście o tym wie. MC musi o tym wiedzieć. Tak jest. MC dokładnie o wszystkim wie. Dlatego też pytanie, czy zareaguje również stawiając ekspansję, czy zareaguje... Ale zobacz, gdzie idzie ten SCV, czy ERK. ERK, o Boże. Polska wersja cudowna. Nie przypominaj mi o polskiej wersji tłumaczenia. My pancerni, zawsze celni. Za to protosi brzmią już jakoś tak profesjonalnie. W imię Ajuru. Pojawił się tam Jerzy Sztur? No. To nie jest polinizacja w takim razie. W każdym razie widzimy, że MVP dokładnie sprawdza, co się dzieje. Oczywiście jeśli tutaj nie było ekspansji, a nie widział ekspansji, to musiał sprawdzić również te sneaky pozycje, bo ninja ekspansja równie mocno mogłaby przeszkodzić. Ale uwaga, pierwszy push, żeby zneutralizować tę ekspansję. Mamy pierwszego pusha, biegnie Zelo. Ale Terek ma masę kasy. Jednak mamy tutaj bunkier. Niestety skutecznie odpędzi nadchodzące jednostki Protosa. No i niestety wygląda na to, że MC całkiem skutecznie jest w stanie się obronić. Tego nie rozumiem. Chamski engineering Bane postawił Nexusa. Tak, żeby nie mógł postawić Nexusa. Dokładnie. Nie tylko Zerga można wkurzać, stawiając tam budynki. A engineering Bane, z tego słyszałem, jest właśnie najefektywniejszym budynkiem, jeśli chodzi o koszt versus ilość punktów życia na stawianie czegoś takiego pod lokacją na ekspansję przeciwnika. Czyli generalnie ten MVP gra bardzo konkretnie. Ekspansja od razu.
Tak, jest ekspansja. Od razu zobacz jeszcze... Rozwala mnie natomiast MC, zobaczmy, jeśli chodzi o jednostki, ci gracze z Korei grają zupełnie inaczej niż reszta świata. Jest piąta minuta gry, normalny Europejczyk czy ten Amerykaniec już by miał małą, porządną armię gotową, natomiast co koleś robią? Tu jest 1-0, 2 Stalkery, tutaj mam 5 Marinesów, to jest wszystko, co oni potrzebują na tym etapie gry. Ten dostawia teraz, dopiero po wzięciu ekspansji, dostawia gate'y, postawił już wcześniej Robobeja, czyli te chuje ostro, jego przeciwnik dostawia... Nie mów tak brzydko. Te chuje ostro? Te chuje. Przeciwnik... Rozwija się technologicznie. Tak, czyli dla tych z nas, którzy wychowali się na podwórkach polskich blokowisk, to chuje. Tak czy inaczej, obaj przeciwnicy, i teraz będzie mi głupio to mówić przez ciebie, bo się zryłeś mózg, zrobiłeś mi incepcję. Yes. Rozwijają się technologicznie. Rozwijają się technologicznie. W technologię. Gracze zupełnie zignorowali aspekt militarny konfliktu. Tak, póki co walczą z gołębiem pokoju, szukają gdzieś na mapie, bardzo ostrożnie. Widzimy, że MC kontroluje całą mapę, tak naprawdę kontroluje wieże, obie wieże Zelnaga, czyli tak naprawdę... Kitra się. Cokolwiek by leciało, nie jakieś się kitra, jeśli cokolwiek by leciało z którejkolwiek strony przy kontroli wieży Zelnaga, masz właściwie zapewnioną reakcję, bo jedyne, co cię może zaskoczyć, to drop tędy, a przecież to i bardzo łatwo zniwelować właśnie obserwerem, jak to robi MC. No i to jest właśnie ten poziom graszy. Ale uwaga, bo ten wieżę nam serwer tam leci. A nie, już myślałem, jakby tam poszedł tymi Marisami, to bym go o wróżbictwo. No kurde, no rzeczywiście, o wróżbictwo. I ściąga mu, czy mu ściąga? Ściąga mu serwera na tym etapie gry. Koleś wróżka po prostu. Leci już tajnym zaklokowanym serwerem, ale ja wiem, że to tam leci. Gościu przed każdą grą kupuje paczkę ciasteczek z wróżbą. I w trakcie gry nie dość, że mu AP mu stać... You are being observer. Something unexpected will happen in your life. Dark Templarzy! Właśnie tak, to jest główny sekret sukcesu MVP. MVP wróży sobie z ciasteczek z wróżbą. Co gra? Koreański. Pójdź, stalkery. Koreańskie ciasteczka z wróżbą są trochę inne od tych chińskich. Więcej minerałów. Tak czy inaczej widzimy, że MC zupełnie przeskoczył wszystko, tak jak mówiliśmy wcześniej. Zobacz, mam bardzo małą armię, jest już 10 minuta gry, bo praktycznie nie ma armii. Natomiast poszedł od cholery masę po prostu technologii. Co robi? Robi teraz kolejnego kolosa. Wydaje mi się, że Teran trochę więcej ma technologii, patrząc na zakładkę produkcji. Ma większą produkcję, a to znaczy, że ma większą technologię. Zobacz, buduje reaktory i te klapy, to tak naprawdę... To te klapy nie dają technologii? Dają te klapy dopiero... Ja myślę, że on będzie próbował zaraz tam przeparkować Starport. Zaraz zobaczymy, czy będzie przeparkował Starport. Tak, jest! Mamy przywrócenie się na produkcję. Też zajadłem swoje dzisiaj ciasteczko z wróżbą. Przerzucenie się na produkcję prawdopodobnie mediwaków podwójnych. Nie, mamy wikingi! Skąd MVP ma pojęcie o tym, że jego przeciwnik... No przecież mówiłem tobie! Tak, nie? Może sobie patrzą w monitory. Zjadł ciasteczko, odlecisz. Okej. Okay. Pozamiatane. Ale koleś autentycznie przewiduje wszystko. Wikingi może nie widział niczego. Patrz, co tak naprawdę widział? Widział Robo Beja. Wyłącznie widział Robo. W sumie zauważenie Robo to też jest coś. Natomiast mamy pierwszego pusha na środku mapy. MC próbuje urwać jednego Marisa, ale to byłoby bardzo ryzykowne zagranie. Ta cała armia mogłaby bardzo łatwo... Ale zobacz, jak dobrze ten MVP idzie, że idzie jednym Marisem trochę z przodu. Także ten jeden przyjmuje na klatę. Czekam jeden z przodu, zobacz, nie? Rozprasza Marisów wszędzie na wszystkie strony, kontroluje mapę. Prawie jak my Polacy. Po jednym żołnierzu w każde miasto. Jedno, dodatkowo, zauważ, ciekawa taktyka ze strony MC. MC chowa swoje kolosy. Jeśli zostanie zeskanowany na przedzie, przeciwnik nie będzie widział, ile on ma kolosów. To już są takie wysokie mindgamy, że proszę Państwa, my wszyscy wysiadamy po prostu. No bo po prostu nimi nie umie grać i je tak zaparkował daleko, żeby... Ej, nie było w topie. Już ci tłumaczyłem, że my tu jesteśmy od tego, żeby nawet najbardziej amatorska gra wyglądała profesjonalnie. Zobacz, tak ten jest. Scouting. Tak jest. Dokładnie MVP przewiduje, dokładnie w którym momencie trzeba wlecieć faktory w bazę przeciwnika, jednak zbytu tutaj nie widzi. Spodziewał się chyba zobaczyć tutaj jakiś dodatkowy budynek technologiczny, bo to jest przeważnie miejsce, gdzie po prostu się stawiają budynki technologiczne, jednak zbyt wiele nie zobaczył. No i z przodu armia MC wychodzi. Cztery kolosy to już nie jest ilość kolosów, którą można ignorować. Tak naprawdę ale cztery, się pięć... walały, nie? Zobaczmy, ile wikingów jest na polu walki. Póki co 2, 3, będzie łącznie 5. To nie jest aż tak dużo wbrew pozorom.
To jest bardzo mało, ponieważ wtedy 5 kolosów to już jest wystarczająca armia krytyczna, by po prostu miażdżyć armię lądową Terrana. No i co robi MVP? MVP po prostu buduje jak naziści, po prostu po kawałku. Po kawałku, nie? Zaraz będzie brał jakąś artylerię, coś, ustawi się pięknie. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to starcie. Ale Fireball generalnie nie ma czołgu. MC, no po co czołgi? Ale pa. MC póki co bardzo dzielnie kolosami wychodzi do przodu. I chce się blinkować, tak jest? Nie będzie się blinkował, ponieważ te stalkery nie mają jeszcze blinka. Natomiast to może być powód. Ściąga tyle, ile wlezie z samego przodu, próbuje urwać przeciwnikowi jak najwięcej z tego, co przeciwnik sobie tutaj wyskrobał na samym przodzie. No i mamy pad. Mamy pad dodatkowo. MVP właśnie uzyskał bardzo cenną informację na temat tego, ile jest kolosów. Bardzo ładnie, czy uda się ściągnąć tego wikinga, tak jest, jeden ściągnięty. I czy dojdzie wreszcie do tego starcia, bo wszyscy czekamy na największe starcie. Pierwszy bunkier padł i nie, MC wycofuje się z powrotem w koreańskim tempie. Czeka na swoje dalsze posiłki. Patrzmy, co robią gracze w te. MVP produkuje więcej malisów. I nieważne, to nie jest teraz istotne. Obecnie istotna jest bitwa, która szansa na szansę. Ale piękny jest surround. Szansa, zobacz, tak, na Terrana. Tak. MVP zrobił pięknego surrounda na armię MC. Na armię MC. MC obecnie całkowicie otoczone kolosy. Wszystkie padną pod naporem armii Terrana. Terrana było po prostu tutaj zbyt dużo, był w zbyt dobrej pozycji ustawiony. No i Mule? Wszystkie te gierki MC, tak, Mule. To naprawdę? Że się rzuca Mule? Nie. Żeby pokazać przeciwnikowi, że ma się go w dupie. Poważnie. Okej. Okay. Albo robisz Mule, albo robisz terrańskie słoneczko. Czyli wykorzystujesz całą energię wszystkich swoich baz na froncie, tak żeby pokazać przeciwnikowi, hej, wygrałem z tobą. Okej, okay, czyli tak, nie dość, że facet wziął na otwarcie tą ekspansję. Potem co jeszcze zrobił z tych dobrych numerów? Na otwarcie wziął ekspansję, obronił potem się jednym bunkrem, potem przewidział tego obserwera, który leciał na górze, po prostu wyprodukował grupkę Marines, postawił, rzucił skacz i ostrzelał te. Potem wyprodukował wikingi na kolosy, które były skitlane gdzieś tam z samego końcu. No muszę przyznać, że to jest bardzo obiecujący teranin. Obecnie wygląda, jakby MVP całkowicie outklasował swojego przeciwnika. Szczerze mówiąc, na chwilę obecną nie widzę szans, żeby MC był w stanie to wygrać przy takiej dobrej Ale byłem paście. Bardzo zaskoczony, że mimo tych olbrzymiej przewagi w kolosów, jak doszło do tego samego starcia, jak było otoczenie, to po prostu same tak naprawdę marudery dały sobie radę z obstawą Marinesów. Nie trzeba było wikingów, bo wikingi dostały wcześniej w ciry. Że to było bardzo dobrze rozegrane mikro, mimo tego, dobrze, że można się było spodziewać, że będzie... dlatego, że pozycja była dobra, bo zauważ, że ta armia była rozstawiona w takim ślicznym łuku dookoła, zatem kolosy, okej, zadawały obrażenia, ale nie tyle, ile to jakby tak, ta armia tak, była tak. w kulkę ściśnięta. To jest rzecz, której gracze nie doceniają przeważnie, nie? Pozycja armii przed starciem. Gracze, pozycja jest istotna.